drewniany mostek, rzeka na dole, rusza się cały. Ale raczej bezpiecznie, raczej bezpiecznie. Pojechaliśmy tam do góry. Jest tak, po kamulcach. Zaczęły mi się koła już na nie ślizgać. Musiałem nawrócić. Potencjalna, fajna miejscóweczka mogłaby tutaj być. Wysłali mnie po wodę, żeby na rano było na mycie. No i tak dobrze się przejść, łazić, bo te meszki zaczynają się pojawiać. Ja sobie garnek, bo tu jest, nie jest tak głęboko. Nie zanurzę całego wiadra. Woda taka troszkę czerwona. Pewnie dużo żelaza, minerały. Do picia myślę, że nie za bardzo dobra. Nawet po przygotowaniu, ale do mycia. Deszczyk zaczyna padać. Czekaliśmy na słonko dzisiaj cały dzień, że podładuje akumulator. Ale niestety, odpaliłem tylko silnik na godzinę, troszkę podratowało baterię. Myślę, że do rana wystarczy, a później ruszymy już w trasę i będzie się ładowało na bieżąco. Zgrywam dane z karty pamięci. Jeszcze troszkę zostało, bo zapełniła mi się karta, nie mam już jak nagrywać. Musiałem odpalić silnik, bo akumulator ten zapasowy, co mamy, to urządzenie. Spadło mi do 21%, a słoneczka na razie nie widać, żeby panel podłączyć. Laptop mi się też rozładował. A jak nie zgram danych, no to nic nowego nie nagram, nie? Także podłączyłem sobie, mam tutaj dysk zewnętrzny, kartę pamięci. Zgrywam, jeszcze zostało 4 minutki. I będzie gotowy. Mam, tu przy okazji mam monitorowanie na telefonie przez Bluetooth podłączone jest do tego urządzenia. Mam 28% mam baterii teraz. I tutaj pokazuję power in, czyli ile teraz wchodzi. Z taką mocą mogę ładować z samochodu najwięcej 67 W. Power out, 75 W mi wychodzi, czyli teraz jest na minusie, ale widocznie się lodówka włączyła. O, teraz spadło, bo widocznie musiała się wyłączyć lodówka. 75 było i teraz jak się lodówka wyłączyła, to jest 25, no tyle pobiera laptop. Tutaj mogę sobie 12 V tym przesuwkiem włączyć, wyłączyć, to jest to kółeczko, to jest zasilanie od lodówki, od gniazda zapalniczki. Tu mam porty USB, gdzie mam kabelki wyprowadzone do ładowania telefonu, GoPro i tak dalej. Tu mam gniazdka, tak jak tu narysowane jest. Właśnie teraz ładuję z gniazdka normalnie 230 V. Mogę z aplikacji z poziomu go włączyć, wyłączyć. I tak to wygląda, także mogę monitorować sobie na bieżąco przepływ energii. Tu jeszcze mamy 3 minutki kopiowania. Jeszcze troszkę podładuję i wyłączę silnik i będę czekał na ten. Będę czekał na słońce. A tutaj zobaczmy. A tu mam podłączony ten akumulator.
tak jak pokazuje, 28, jak na aplikacji było 28% naładowania. Tutaj miga Type-C, czyli USB typu C, bo przez USB typu C tylko z tej strony ładuje, bo tak mi jest najszybciej. Tu ma jedno gniazdo 230 podłączone, wyjście do drona do ładowania, a tu podłączyłem teraz ładowanie komputera. No i silnik pochodzi, tak jeszcze sobie z pół godzinki mu dam, niech się podładuje. I tak to wygląda. No, już kończę, 60 sekund. Wracam do obozu. O, ale mnie coś swędzi normalnie. I pod czapką mam ponoć czerwone całe czoło, Jola mówi. Jak czapka jest, to tu mam gdzieś zgryzione. Nie wiem właśnie. Jeszcze i tak nie jest najgorszy okres. One dopiero się pojawiają. Najgorzej jest ponad sierpień i wrzesień, z tego co słyszałem. Wtedy to masakra. Kiedyś co byliśmy w Szkocji, właśnie chyba w sierpniu. To tylko wystarczyło nogę wystawić z samochodu. Miliardy. Normalnie do oczu, do nosa, do uszu. Gryzą niemiłosiernie. Teraz nie ma ich jeszcze tak dużo. No ale też jak się stoi w jednym miejscu, to dokuczają, no dokuczają. Taki urok północnych krain. To samo Szwecja, Norwegia. My byliśmy akurat w takim okresie, że w Szwecji i Norwegii nie było nawet sztuki, także nam się udało. Strumyk pływa do większej rzeczki po drugiej stronie drogi. Idę, sprawdzę, przejdę się, co tam, co to za rzeczka, jak wygląda, może jakieś ryby są. O, tu przy takiej drodze stoimy, tak tutaj zjechaliśmy, tylko nie wiadomo, gdzie tu zejście do tej rzeki jest. Tutaj strumyk pływa. Ten, co byłem wodę nabrać z góry. Poszukam jakiegoś przejścia do tej rzeki. Tą stroną będzie chyba lepiej się dostać. Chaszcze takie wysokie i tam mokradło na dole jest. Nie chcę się zmoczyć, nie mam butów odpowiednich. Wpadłbym w to bajoro po same kolana. Może tędy? Pa! Ciapie. Grząsko. Całkiem przyjemnie tutaj. Górska rzeka, szeroka.
nie taki wartki nurt. Ciekawe, czy pstrągi tutaj są. Ładnie, ładnie tu. Teraz południe, już po południu, 14:30. Przestały te meszki latać. Wieczór pewnie znów zaczną. Okna pootwierałem. Jest fajny przewiew. Moskitiery zostawiłem. Mam nadzieję, że się nie przedostaną tutaj do środka. Dosyć gęsta siatka. Widzę, na moskitierze widać troszeczkę ich, ale z tamtej strony, na szczęście. Tu jest dobrze u góry, można się wyciągnąć. Ja tu mam jeszcze miejsca na głowę sporo. A nogi, tak. Można odpocząć.